Podczas badania kwalifikacyjnego, bez żadnego znaczenia, w której klinice wykonuje się taką diagnostykę, zawsze warto zapytać: o jaka została, jak dokładna jest diagnostyka, jakiej aparatury używa dana klinika, na jakim laserze pracuje klinika, dokładnie jaka wada wzroku będzie skorygowana. Jeżeli pacjent ma powyżej 40 roku życia, zawsze warto zapytać, czy starczowzroczność została uwzględniona czy korygujemy tylko dal, czy będę potrzebował okularów do bliży jaka jest opcja korekcji starczowzroczności, czy mam jeszcze jakieś możliwości poprawki wzroku, jeżeli wada wzroku nie zostanie dokładnie skorygowana czy w razie czego w przyszłości, jeżeli ewentualnie krótkowzroczność teoretycznie mogłaby się pogłębić, czy mamy opcję Poprawki, czy wystarczy tkanki na taką poprawkę? Warto też zapytać o doświadczenie lekarza. Nie mówię o doświadczeniu kliniki, ponieważ jest to bardzo względne i bardzo szerokie pojęcie, bo klinika jako klinika głównie doświadczenie liczy się poszczególnego lekarza, a nie jako kliniki. Nie ma jednej kliniki, która jest najlepsza w kraju. Nie są tak samo wszystkie kliniki najlepszymi, dlatego warto samemu najlepiej zrobić pewien wywiad, zrobić pewien tak zwany research i samemu pójść do danych kliniki, może do jednej, do dwóch lub do trzech i wybrać też klinikę, gdzie, gdzie człowiek się najlepiej czuje. I oczywiście sprawdzając sprzęt, sprawdzając doświadczenie, ale samopoczucie i zaufanie w danej klinice do danego lekarza jest podstawą.